Pomiędzy południowej części wyspy Góry Okrętowej po prawej widać nabrzeża dawnej Stoczni Szczecińskiej gmina Adolfa Marskiego, później Stoczni Szczecińskiej Nowa. Głębnie widoczne bramy Policja Radkochylną Wulkan. Teren ten od połowy XIX wieku do ostatniej wojny należał do spółki akcyjnej Wulkan. Nach Vorbeifa, tam wszystkich Teile des Bredowerwerbes, sehen Sie rechts die Geister in Marien Stettiner Adolf Warski Werft, die später in die Stettiner Werft Nowa umbenannt wurde. Im Hintergrund stehen Portalkräne an der Vulkanfabrik. Dieses Gelände gehörte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu Stettiner.